Witam Was wszystkich serdecznie już w czwartym odcinku z Różowej Pantery. Tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy przechodzić tą mapę, do której są potrzebne cztery klucze. A więc bez przeciągania wchodzimy. Szklarnia. Aha, dobrze. Ja wiem, jak to trzeba, tylko teraz był mały fail, ale co jest? Coś nie wychodzi, no. Definitywnie. No czemu? No coś definitywnie dzisiaj nie wychodzi. Coś bardzo źle wychodzi. Ale no powinniśmy sobie dać radę. No co jest? Jezu, jak z tego uciec, bo zaraz będę musiał do poradnika zajrzeć. Bo jak on się zorientuje, że ja tam jestem. Aha, dobrze, ja już wiem. Wiem, gdzie popełniłem błąd. Nie mamy czekać, aż on zaatakuje, tylko wysadzać jego korzenie. Troszkę w tej mapie będziemy musieli poczekać. Ale co tam, jak widzimy na dole. Każda roślinka ma 3 życia, czyli praktycznie 3 korzenie. I jeden korzonek został wysadzony. Mam nadzieję, że dosięgnie wybuch trzeciego korzenia. Pamiętam, że ta mapa też mi przysporzyła troszkę problemów, ale dało się przejść, jednak poległem na innych mapach. Aj, bardzo źle, bardzo źle. Będzie trzeba od nowa. Ale myślę, że puszę to w tym jednym odcinku. Nie będę się powstrzymywał, po prostu nie chcę mi się już tego nawet ciąć, a to ile będziecie mieli, jakieś 30 sekund niezadowolenia z mojej gry. Przynajmniej się mam czas, żeby napić herbatki. Teraz będę próbował tak, aż ona nie będzie na nas patrzeć. Może uda się teraz to przejść. Nie patrz się tu. Nie patrz się tu. No i bardzo dobrze. Jeszcze się nawet kucniemy. Jakby co. Polecimy po następną bombę. No nie. Gdzieś nie patrzyła się prosto we mnie. Ta mapa będzie najarzona fejlem. I to. Bardzo ładnie. To nam wyszło. I znowu czekać, aż ta bomba wybuchnie. Widzę, że moje odcinki już coraz więcej osób ogląda. Już pojawia się pod nimi więcej wyświetleń. To bardzo mnie cieszy. Już wiem, że nie robię tego po prostu tylko dla siebie, a też dla innych. O co mi wcześniej chodziło. O, pojaw się bombo. Perfekcyjnie podłożona bomba. Znowu czekamy te 15 sekund. Panterka sobie potańczy. Jeszcze w wolnej chwili chcę się zająć zrobieniem tła na profil, na moje. Na, po prostu na moją stronę na Facebooku. Zobacz, no przydałoby się. Ojej.
Nie patrzcie tu. Chowajmy się tutaj tak. I mam nadzieję, że tu już jest ostatni etap tej rośliny. Ale myślę, że tak. No i tam mamy do dobiegnięcia po kluczyk i serducho. Aha, i dostajemy nasze piąte serduszko. To nam mnie bardzo cieszy. Tak chcę zapisać. Wiem, że gra już jest zapisana. Potwierdź. No i posiadamy już 6 kluczy. Teraz muszę zobaczyć, gdzie to się teraz szło. Tu chyba nic. Z tego co dobrze pamiętam. A zobaczmy. Portrecik. Chcę podblokować przy was. Kolejny portrecik. No niestety na dwa nam nie starczy. Ale już brakuje nam niewiele. Do dwóch. Bardzo ładnie. Myślę, że wszystkich nie odblokujemy. Nie uda mi się to. A gdzie ja lecę? Tu chyba już nic. Tak. Czyli to pomieszczenie jest. Jeszcze tak jak widzimy na mapie, mamy do przejścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6. Aha, dobra. Teraz tak. I tutaj mamy tą mapę i tutaj jest wrotki. To może przej... albo łyżwy. Może przejdziemy tą mapę i zakończę odcinek. Lodowisko. O, ja bym troszkę ominął. Troszkę nie wyszło. Bardzo dobrze nam idzie. Serducho. Zbieramy te monetki. A, miałem tam skoczyć. No, troszkę trudno było mi to zauważyć w ostatniej chwili. Aha, prądy tutaj idą. Nie zauważyłem ich na pierwszy rzut oka. O, bardzo dobrze. Po tej mapie jeszcze pójdę odblokować jeden portret i myślę, że zakończymy odcinek. Myślę, że nam się... Co tutaj było, bo nie widziałem nawet. Troszkę teraz mam kłopoty. Jest niedzielny poranek po sobocie. Troszkę jest problemów z dostrzeżeniem szczegółów, ale co tam, dam radę. Już niedużo tej mapy zostało. No i dziękuję. Koniec mapy. Mój czas to jest za 20, czyli bardzo blisko do rekordu. Dobrze. Tak to zapisać, wiem. Raz zapisana i zdobywamy siódmy kluczyk. Jak widzimy, tutaj jeszcze mamy z jednej dinozaura. Już nie wyjdzie z mojej biblioteki. Aby go pokonać, spraw, aby połknął trzy bomby. Czyli tutaj będzie musiała połknąć trzy bomby. To będzie... Nie... Aha, tam jeszcze do góry. No to spoko. Pójdziemy odblokować ten portret. I zakończę czwarty już odcinek. Jak widzicie, całkiem sprawnie to już nam idzie nawet. Tak, bierzemy pierwszy z brzegu. Dziękuję. Już mamy troszkę portretów odblokowane. A więc dobrze, ja się z wami żegnam. Troszkę mi znowu wysypało grę. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie te filmiki, polecajcie znajomym, bardzo mi się to przyda, bo naprawdę licznik wyświetleń w filmiku i liczby widzów, które na razie wynosi, mam dwóch widzów. Zobaczenie, że ta liczba rośnie, jest bardzo miłe dla mnie. A więc lajkujcie, subskrybujcie i oczywiście oglądajcie następne odcinki.
Na razie mówił Francuz z kanału Francuz Gaming.